Życie w Sydney, w kilkumilionowej metropolii, dla mnie nie jest atrakcją, ale to, że można się z niego wyrwać i w godzinę dojechać do miejsca, jak na przykład Wentworth Falls, w górach Blue Mountains, to już jest dużą atrakcją. Wybraliśmy trakt National Pass, który prowadzi przez naturalne przejścia w połowie wysokości gór, a tam, gdzie go natura nie zafundowała, wykuto je w skałach. Po drodze mijamy wodospady, w których w lecie można się przekąpać i ochłodzić, co jest szczególną atrakcją dla dzieci. Idąc wzdłuż tych skalistych ścian, mamy cały czas widok na góry, więc od czasu do czasu się zatrzymujemy i robimy zdjęcia. Schodzi się momentami pod kątem 60 stopni w dół. A ci, co się wdrapują, bo wybrali zły kierunek, nie mają już sił na podziwianie piękna tego miejsca. Dochodzimy w końcu do podnóża wodospadu, który jest tutejszą atrakcją dla turystów. Sama droga jest w miarę bezpieczna, tyle że od czasu do czasu z gór spływa woda i leje się nam na głowę. Po prawej stronie mamy skały, a po lewej widok na góry. Następny etap to kolejne wodospady, ale tym razem to już jest wdrapywanie się do góry. Jest teraz późna jesień, ale takie prysznice w lecie, kiedy jest gorąco, są miejscem dla ochłody i dużą atrakcją. Przechodzimy teraz przez bardzo malowniczy i suchy kawałek naszej trasy. Ale wpadamy znowu w mokry. No i za chwilę znowu w suchy. Kolejny uroczy wodospad, tyle tylko, że wilgotność jest taka, że zaparowało mi obiekty paparazzi. Ale dzięki temu zdjęcia wydają się bardziej artystyczne. Wchodzimy z powrotem na górę, a widoki coraz ładniejsze, bo wiatr przegonił chmury. Dość łatwo idzie się tą wykutą ścieżką i ogląda przepiękne widoczki, ale mało kto decyduje się zejść w dół i zanurzyć się w tym buszu. Dzięki temu jest on ciągle jeszcze naturalny i dziki.